Dokładnie. To będzie służyć jako test dla was obydwu. Aha, okej. Okay. Poczekaj chwilę. Test? Jaki test? Nie słyszałem nigdy o tym teście. Czy w ogóle ty myślisz, człowieku? Jest tylko jeden ciemny pan. I ten... Ale jest dwóch kandydatów, ty i ja. Ho, wiedziałem o tym. Więc się uspokój i kurde, pilnuj się. Bo kto pokona tego chłopczyka, zostanie wybrany na pana ciemności. A kumam, okej, okay, spoko. To będzie zabawne. Koleś wygląda trochę jak Dragon Balla. Siemaneczko, z tej strony Sokawa i to ciekawe odcinku. Dawno mnie nie było, to już jest norma, ale zawsze wracam i kontynuujemy to, na czym skończyliśmy, czyli graliśmy w Castlevanie dawno w Sorrow i jesteśmy w laboratorium czarodziei, jak pamiętacie. Muzyka dalej napierdziela i latają duchy. Ale już mamy, słuchajcie, super mistyczną broń, czyli rzucanie toporami. I to się przyda nasze podróże. Okej, okay, tu nie byliśmy, patrzcie, już jest kosa jakaś fajna. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, jak to było. A to jest... Aha, okej, enterem. I tak, co my tu mamy? Blunt Sword. 11. Ten nasz... Cutlass ma 13, czyli... Słabo. No dobrze, biegamy dalej z Cutlassem. Czemu nie mogę... Nic mu nie robię. Temu Glutowi. Ach, te żelki. Szkoda, że nie Haribo. Bo się zjadło. A tak trzeba zabijać. Okej, okay, stoi, słuchajcie, czarodziejka i ten, zbroja bombowa. Fuck. Te zbroje są mocne, trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. Przez chwilę myślałem, że zrobiłem 914 obrażeń, ale to były dwa... O, czasami te skrzynie są mimiki, trzeba uważać. Niby wygląda jak skrzynia, ale jak się zaatakuje, to od razu zaczyna atakować. Nas. I nici ze skarbów. Zęby wyplute. Okej, okay, czyli tak, mamy... Ile mamy ścieżek? Możemy iść na dole w prawo, niby. Na górze w prawo. Ale coś obstawiam, że na górze w prawo będzie ciężko. Spróbujemy, zobaczymy, co to będzie. O, tutaj pójdziemy. Czy coś tu... O, mordę. Chyba nie mamy tej mocy. Tu będzie, słuchajcie, potrzebna moc. Widzicie, myszką tu zaczynam machać. Ogólnie Nintendo DS, konsolka, miała taki specjalny stylus. Normalnie taki długopisik i nim można było, słuchajcie, rozwalać, jeździć po ekranie i rozwalać te kryształki, co tam były. My te do tego użyjemy myszki. Wiem, hacks in life, ale słuchajcie, no trzeba sobie jakoś radzić. Czyli tak, na górze nie możemy na razie iść, musimy uzyskać moc, która nam pomoże w rozwoju tych klocków. I teraz tak, mi się wydaje, że będzie gdzieś tam na dole trzeba iść. Jak widzicie, tu już troszeczkę papierowo się zrobiło. Nie za dużo nam robią te wszystkie potwory. O, ten to ten w ogóle wyrwał gry i się przewrócił od razu. Wiedźma leci. Czarodziejka w sumie, wiedźma to brakuje jej dużo. No i tak. Tam na dole, jak widzicie na mapie, po lewej stronie, tam chyba raczej się nie dostaniemy, z tego co pamiętam. Tam było zablokowane wejście. Ale spróbuję pójść w prawo. W prawo coś jest. O, tutaj, zobaczcie. Tu nie byliśmy. Albo byliśmy, ale nie do końca. Byliśmy tutaj, bo pamiętam tą Manticorę. To słuchajcie, że ogon potrafi ukuć. Dole? A, dobra, golem. Walić go. Świniok. Też prosty. Żelek Haribo poszedł. Niezjedzony, ale pokonany. No, takiego żelka by się zjadło, to pewnie skibla by się nie zlazło, kurna. Okej. Okay. Świniok to tam w ogóle mnie nie martwi. Jeśli się zamachnie, to zginie. Kurde, wąk, szkielecie. Jada. I tak fajnie gada. Jada. A na górze co jest? Tam coś jest, jeden taki pokoik. Kurna, więcej was matka nie miała. O, cię florek, dobra. Okej. Okay. Mamy warp room, czyli możemy, słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa.
mamy warpa, możemy się teleportować albo do początku gry, albo do naszego laboratorium czarodziei. Ale na razie jeszcze, słuchajcie, mamy wiele do przeeksplorowania w laboratorium czarodziei. I coś czuję, że tutaj trzeba będzie iść i tu będzie dosyć dużo fajnych rzeczy, które będziemy mogli odkryć. Dobrze, skosiliśmy ją. Nie ma latania w chałupie. Są dwa świnioki, już jeden świniok. Ten jeden świniok zmieni się w zero świnioków. No i długi korytarz. O Jezus. O nie, o ten to jest skubanie, to ma daleki zasięg, trzeba uważać na niego. I tak, tu mamy jakiś dziwny latający spodek, w którym pewnie będziemy musieli się przenieść. Tu będą nas chcieli nadziać. No i koniec podróży. Okej, okay, rozumiem, czyli tutaj też się nie przedostaniemy. Prawdopodobnie. Potrzebna nam jest moc, która rozwala te kryształki. A oczywiście, że tak. Dobra. Czyli ta ścieżka też odpada. Pozostaje nam iść w dół albo w prawo. Zobaczymy, która ścieżka nam pasuje. Która ścieżka nam pasuje? Dolna czy też prawa? Klawa, sprawa i dwa świnioki. Także spróbujemy iść na dół. Nic z tego, nie polecisz. O, w mordę, ale jak... O Jezus, Mario, blisko. Słuchajcie, 31 HP mam. Nie wygląda to ciekawie. Wpadłem pomiędzy młota kowadło. Kurde, te serduszka. Szkoda, że one nie dają właśnie HP. To jest takie oszustwo. To nic, to nic, to nic, moi drodzy, to nic. Mamy jeszcze mikstureczki. One są tutaj. Mamy trzy mikstury. No spokojnie, nie ma problemu. Spróbuję iść na dół. Tędy. Tego, tą zbroję rozwalę. Okej, okay. I pójdziemy na dół. Znaczy, co tam jest na dole? Frankenstein. Tego to wolę z daleka omijać, bo ten jak kopnie to raz. No ma trochę żyć, ale spoko. Ekspa też dał pewnie trochę. Jakby nie patrzą. Tego minę. Szkieleta łucznika rozwalę. O, i to mi się wydaje, że tutaj będziemy musieli iść. Prawdopodobnie. O, sama krus. Ty. A, przyszedłeś. Tak jak przeczuwałam. Celia Fortner. Żartujesz, co? Mówisz mi, że ten śmieć jest tym, panem ciemności? Ha! Sądząc po jego w sumie ubiorze, tak? Jego stylu? Coś tam, że on wcale tak nie wygląda. Jak ty na mnie mówisz, Dmitri? Po prostu stwierdziłem fakty. A, pojechał mu. Dobra. Dario, Dimitri, uspokójcie się w cholerę. Aj. Dimitri też coś tam bruknął pod nosem. Wybacz. Musisz wybaczyć ich zachowanie. Witaj w domu. W domu naszego kościoła. Mówisz, jakbyś mnie się spodziewała. Co? Martwisz się, tak? Boisz się? Że... O Jezu, słuchajcie, ciężki język. Dobra. Przewijam, bo to za długo trwa. Oczywiście mój angielski jest okan dupy. Jak oglądacie moje odcinki, to wiecie, że ja z tłumaczeniem mam zawsze na bakier. Także przewijamy. Tu chodzi o to, że nasz Soma ma jakąś tam dziwną moc. Oni się wszyscy boją. Ona oczywiście wchodził na psychę, że z jego mocą potrafi, że może zrobić krzywdę niewinnym ludziom i chce go, słuchajcie, złamać. Ale Soma nie jest taki głupi. I Soma prawdopodobnie będzie chciał ich pozabijać w pidziet wszystkich. I tak to wygląda. I tak, Dario Bossi pierwszy się wyrywa, żeby dostać w pałę. Celia go uspokaja, że cierpliwości. Spróbuję mnie zatrzymać. Nie ma pośpiechu. O czym ty mówisz? Jest w naszych rękach. Możemy go skończyć, kiedy chcemy. Dokładnie. To będzie służyć jako test dla was obydwu. Aha, okej. Okay. Poczekaj chwilę. Test? Jaki test? Nie słyszałem nigdy o tym teście. Czy
W ogóle ty myślisz, człowieku? Jest tylko jeden ciemny pan. I ten... Ale jest dwóch kandydatów, ty i ja. Ho, wiedziałem o tym. Więc się uspokój i kurde, pilnuj się. Bo kto pokona tego chłopczyka, zostanie wybrany na pana ciemności. A kumam, okej, okay, spoko. To będzie zabawne. Koleś wygląda trochę jak Dragon Balla, zauważcie ten wzrok. Następnym razem jak cię spotkam w śmieciu, to coś ci zrobię. Ja też pójdę. I została pani. Aha, czyli tych dwóch jest kandydatami na ciemnego pana. Dokładnie. Urodzili się w tym samym czasie jak Dracula zarządził. Są tymi spadkobiercami mocy Drakuli. Ciemnych mocy. Nie gwarantuje to, że zostaną ciemnymi, mrocznymi panami. Zostaną, spokojnie. Wciągając duszę Drakuli. Jeżeli chcesz się zatrzymać, oczywiście na ciebie czekać na górze. Mogę nawet zmienić moje zdanie, jeżeli przetrwasz moje pułapki. Ho, 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 będzie. Jest ho, ho, ho. No i zbijamy lampy, co nam pozostało. Także słuchajcie, mamy dwóch kandydatów na mrocznych panów, którzy się ze sobą kłócą. I prawdopodobnie są śmieciami, których sprzątniemy dwoma rzutami topora. Ale to się okaże. Mamy drzwi. O, w mordę. Musimy walnąć pieczęć. A, już walnęliśmy pieczęć, okej. Okay. Bardzo się cieszę z tego powodu. Co my tu mamy? Uuu, zginiemy. Przydałoby się zapisać, wiecie? Autentycznie. Co to jest? O, w mordę jeża, nie toperza, a czasami jeżdż zwierza. Okej. Okay. Słuchajcie. O, w mordę. U w mordę! Ma uderzenie z pięści, zarąbiste. Ma uderzenie z pięści, zarąbiste. Poproszę jeszcze leczenie. I musimy go szybko... Musimy go szybko zgładzić, proszę. Szybko go zgładzić, szybko go zgładzić. O, 83. Okej. Okay. Możemy na piąstkę wskoczyć, ale to nic mi nie zmienia, bo mam tylko jeden HP. Oho. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Widzicie? On tą pięścią, kurde, wymiata. Jezus, jak nie lubię takich sytuacji. Walka z bossem. Niezapowiedziana. Jest! Dobra, szybko pieczęć. Cyk, cyk. Jest, udało nam się wyczarować pieczęć. Zabiliśmy go. Z taką bronią, syfiastą. Poproszę jego moc. To będzie moc. Możemy użyć touchscreena, by rozwalać bloki. Tactical Soul. Nie potrzebujemy klipować tej mocy. Wystarczy najechać myszką, w naszym przypadku, i rozwalać. Rozwalamy dalej? Rozwalamy. Nic z tego nie mamy. Okej, okay. O w mordy, kawał. Dobra, to już... Zrobimy za szybciej. Słuchajcie, to jest fajna zabawa na DS-ie, bo tam się ma tego rysika i tym rysikiem można sobie tak fajnie malować po tym ekranie. No nic, ten skurczybyk nam tu rozwalił tą ścianę, ale oczywiście jeszcze się wrócę zobaczyć, czy tam na pewno nic nie ma. Bo coś czujesz na końcu samym, co się może być. Nic nie ma. Wracamy. Ogólnie to tak. Proponuję wrócić do zapisu. Mamy specjalną moc, która nam się przyda. Na 100%. Wiemy, gdzie iść. I tu będzie zapis, jestem przekonany. Ale z nas... O Jezu, ale ja jestem mądry. Słuchajcie, mogliśmy zapisać przed pójściem do bossa. Ale nie wiedziałem, że tu jest zapis. Kto wiedział? No nic, dobrze, zapiszmy. Zaski swoje. Poszliśmy na hardcora. Wrócimy chyba do Hammera. I kupimy sobie potiony, bo się zużyły. Ogólnie tak, mam nadzieję, że się podobał odcinek oczywiście. Na pewno się podobał. Widzimy się następnych. I słuchajcie, mamy specjalną moc, także przedostaniemy się na kolejne etapy zamku. W sumie nie wiem, czy my... W sumie już jesteśmy w zamku, a bardziej w kanałach. Także trzymajcie się do następnego, na razie.